Witajcie moi drodzy, z tej strony ja, MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale i w dzisiejszym filmie zagramy sobie w podróbki Minecrafta. Będą to przeróżne gierki, pierwszą grą będzie Slitherio Craft IO, czyli popularna gra, która polega na tym, że musimy zdobywać punkty i w ten sposób robimy się więksi, w sensie nasz wąż albo nasza kulka. Tutaj chyba jest wąż, jak widzicie. Ale jeszcze przed tym, zanim zaczniemy naszą rozgryweczkę, fajnie by było, jakbyście zostawili łapę w górę oraz zasubskrybowali ten kanał, bo materiały pojawiają się codziennie, więc jak dasz suba, to nic nie przegapisz, więc let's go, zaczynamy! Więc no, tutaj wypadałoby dać jakiś nickname, nazwiemy się Wuczka, okej? Okay? I możemy sobie tutaj wybrać, słuchajcie, możemy sobie wybrać główkę, dobra, ja chcę taką i damy play, connecting, okej? Okay. Wow, wow, ej, co tu się dzieje? Okej, okay, w ten sposób jemy sobie bloczki, ale patrzcie, jacy oni są już tutaj ogromni, nie? Jacy są oni tutaj ogromni, dobra, w takim razie postaram się dzisiaj nie zlamić i jak jesteśmy tutaj, widzicie, jest ranking. Jesteśmy na miejscu 61. Ja się postaram ten ranking dzisiaj podbić i zobaczymy, czy mi się uda. No tutaj ziomek, który jest pierwszy, jak możecie zauważyć, ma 3 miliony punktów. My mamy dopiero 18k, ale może nam się uda i byłoby naprawdę zarąbiście. Ej, dawno nie grałem w tego typu tutaj gierki. Ej, co jest? Ktoś mnie zaatakował. A, bo tu TNT można, pa. Wow, wow, ej, prawym można tutaj TNT. O człowieku, o człowieku. Nie miałem pojęcia, ale zarąbiste. O nie, ej, ten gościu nas tu zje. Ten gościu nas tu zje. O nie, mamy przechlapane. Czekajcie, muszę znaleźć stąd wyjście. O dobra, chyba znajdziemy stąd wyjście. O kurde, ale jest naprawdę ciężko. Jest naprawdę ultra ciężko. O nie, musimy się zawrócić. Musimy się zawrócić, jesteśmy zamknięci. Gościu nam tutaj zamknął jakąkolwiek drogę. No nie, co ty gościu robisz? Jak ja mam stąd wyjść? Jak ty stoisz w miejscu, w ogóle się nie ruszasz? Dlaczego? Tak, o nie, i co ja mam teraz zrobić? Ja nie chcę ginąć, ja nie chcę ginąć, halo. I co teraz? I co teraz my zrobimy? Kurde, jednego typa pokonałem. Czekajcie, czy on się w ogóle ruszył? Bardzo, o nie, no i zginąłem. Ja nie wierzę, co tu się dzieje. Mieliśmy 123,4 tysiąca. I patrzcie, 1, 2, 3, 4, ej, mocno. Dobra, zagramy sobie jeszcze raz. Tym razem podbiję ten ranking, mówię wam, nie? Tym razem to będzie moja gra, zobaczycie. Tylko trzeba, słuchajcie, trochę dalej chodzić od tych gigantów, bo to bez sensu, żeby koło nich łazić, jak oni, kurde, mnie blokują i ja później nie mogę nic zrobić, a ja taką małą glizdeczką jestem. Ej, kto mi niby walnął? Co jest? Ktoś mi niby walnął, ale... Ty, czekajcie, bo tu są bloki, patrzcie, takie ogromne. Czy ja mogę się tam jakoś dostać? O nie, nie dostanę się tam, czekajcie, to pójdźmy naokoło z drugiej strony, bo tutaj ewidentnie ten ziomek został pokonany. Ewidentnie został pokonany i patrzcie, i ja mogę sobie teraz tak osiu. O kurde, patrzcie to, patrzcie. No i zniknęły te bloki. O nie, o nie. Tak, pa, rozwaliłem chłopa. Rozwaliłem chłopa, czekajcie, bo ja mogę przyspieszyć. O, patrzcie, przyspieszamy, przyspieszamy. I cyk, o nie, on mnie zabił. On mnie zabił, ej, a było tak dobrze. Dobra, do 3 razy sztuka. Nie ukrywajmy, respawn. Ej, ale miałem więcej punktów niż za pierwszym razem. Bez kitu, nie? Więc trzeba, słuchajcie, tutaj wytężyć mózgownicę. Teraz rozwalamy ich wszystkich, zobaczycie, nie? Patrzcie, tutaj są Polacy. Jest Fabian. Ej, Fabian, mordo. Ej, czemu ja na TNT wjechałem? O co chodzi? Ej, Fabian jest, słuchajcie, normalnie tutaj w rankingu. Co jest? Wy, ty, wy. O kurde, tu jest TNT. Na TNT trzeba uważać. Co jest? Co jest? Dlaczego? Przecież ja nic nie zrobiłem. Nie, nie, nie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Damy radę. Damy radę, widzowie. Mówię wam. To jest kwestia chwili, nie? To jest kwestia chwili i to robimy. Patrzcie, tutaj musimy tylko omijać te TNT. Kurczę, nie jest zbyt fajne, nie? Bo one wybucha i dostajemy obrażenie. W ogóle ja nie wiedziałem, że tego typu grach może być życie w jakikolwiek sposób, wiecie, w sensie, że można zadawać damage'a, no ale dobra. Aha, bo jak my przyspieszamy, to tracimy bloki. O kurczę, patrzcie, tego nie wiedziałem. Dobra, widzicie, czym dłużej gram, tym więcej wiem na temat tej gry, więc zarąbiście. O kurde. Ło, panie, co ja żem zrobił? Co ja żem zrobił? Widzicie to? 29. 29 w rankingu. O shit. O shit. Patrzcie. Patrzcie to. Ja zbieram ciągle bloki. Ja zbieram ciągle bloki. O kurde, jestem 19. Jestem 17. O kurde. Ale mi się teraz udało. Ale mi się teraz dało. Ja nie mogę. Ej, widzicie? Mówiłem, do 3 razy sztuka. Znaczy, to, że to jest 4. sztuka, to
nic nie znaczy, nie? To nic nie znaczy, ale patrzcie, jacy my jesteśmy teraz gigantyczni, nie? Wow, 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 wow. Ej, czekajcie, czy ten ziomek się rozwalił? Nie, bo ja tak nie wiem, te bloki znikają. Nie chcę w niego wjeżdżać, bo wiecie, jak to się może skończyć. Dobra, bo ja widzę, że on... jesteśmy ewidentnie atakowani. Chłop chyba nie przemyślał tego, co chce zrobić, ale dobra, uciekamy od niego, bo takie małe zgredy mnie tutaj nie interere. O, i widzicie, tak się rozwala właśnie tutaj łaków, nie? W ten sposób, proszę bardzo, proszę bardzo. Ej, wow, wow, jestem w konkretnym szoku, nie? Patrzcie to, i pyk, dobra, i atakujemy go, pyk. O kurde, nie w tą stronę, nie w tą stronę, dobra. Nie ma problemu, nie ma problemu. Ej, ty, ja widzę swój ogon, patrzcie, to jest końcówka mojego ogona, nie? Możemy sobie tutaj jeździć. Ej, możemy go zamknąć w ogóle, tak dookoła. I to będzie naprawdę dobry pomysł, nie? Będzie naprawdę dobry pomysł. Dobra, uciekamy, uciekamy. Chłopie, z czym do ludzi, z czym do ludzi. Pa, i typa nie ma, typa nie ma, typa nie ma, typa nie ma, pa. Pyk, kurde, kurde, kurde. O nie, ty, bo on nas rozwalić może. On nas rozwalić może. Dobra, trzeba uważać, bo mamy mało życia. Trzeba się regenerować, widzowie, trzeba się regenerować. Ej, jestem 11. 11 jestem w rankingu, widzowie. Wow, mamy 500 000 punktów. Ej, a ten pierwszy ziomek ma 4 miliony. Ej, dobra, dobra, dobra. My to robimy, my to robimy, serio, nie? Tutaj jakiś ziomeczek. A, zjem se ciebie, bo czemu by nie? Czemu dostałem, ała, czemu dostałem obrażenia? W sensie wytyfy, a, bo tutaj te TNT, które się losowo, jak możecie zauważyć, respią, one w losowych momentach wybuchają. To tego nie wiedziałem na przykład, nie? Ale to dobrze, normalnie patrzcie. Ej, 11 w rankingu, nie mogę w to uwierzyć, naprawdę, nie? I patrzcie, i o kurde, nie dał się gościu, nie dał się. Skubaniutki, skubaniutki. Pyk, o, elegancko. I pyk, dobra, elegancko. I pyk, elegancko. I pyk, elegancko. I pyk, dawaj, dawaj. Jeszcze musisz. Je... O nie! O nie! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem najlepszego? Dobra, starczy tej gry. Dobra, kolejna gra, która polega na tym, jak możecie zauważyć, że jesteśmy główką i nawalamy różnym mieczem właśnie innych przeciwników, więc tutaj mamy trochę więcej PvP. Nazywamy się MWczka oczywiście, tak jak zawsze. No i lecimy z tym, lecimy z tym. Dobra, takich pyr to ja nie chcę. Lecimy sobie, o, złote jabłuszko na przykład, cyk. O nie, o nie, o nie, zatrułem się. Bardzo źle, bardzo źle. Zagramy sobie parę rundek, bo chciałbym obczaić mniej więcej o co tutaj chodzi? Jak na razie, aha, my wbijamy poziomy. My tutaj wbijamy poziomy. Na dole, jak możecie zauważyć, mamy levele. O kurde, zabiłem typa, co jest? I mam trzeci poziom, ała, ała, ała. Aha, czym więcej tego mamy, tym zmienia nam się ga i przedmiot, którym atakujemy. Okej, dobra, to brzmi w miarę logicznie. To brzmi w miarę logicznie. Hono tu, hono tu, hono tu, gościu, gościu. Hono tu, rozwalę ci, o, na łeb. Proszę bardzo, tak to się robi. Ej, zarąbiste są te gierki. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz gram i w te Sliterio grałem pierwszy raz i w to, i są naprawdę przepotężne. Może tutaj mi się uda też gdzieś zaistnieć w rankingu, fajnie by było. Powiedzmy sobie, że to będzie nasz cel. Ty, ja jestem siódmy. Jestem siódmy w rankingu już. Co jest? Ej, to tu łatwiej jakoś wbić ten ranking niż tam w Sliterio. Ewidentnie. Jestem już szósty. Wow, okej, bo tutaj wystarczy też w sumie zbierać tylko te jedzonka, żeby wbijać poziom. Wow, no i przyszedł taki... A, został pokonany. Więc gramy sobie jeszcze raz. O, ty, gościu, gościu. O, pyk, i został pokonany. Od razu, słuchajcie, z grubej rury wjeżdżamy. Z grubej rury wjeżdżamy. Tutaj zbieramy sobie jedzonko. O nie, ała. Musimy tutaj wygrać. O, kurde, zabił mnie. Bardzo nieładnie. Ej, ale czemu oni na hita mnie zabijają? Myślałem, że to działa tak, że wiecie, czym większy level, tym większy damage, a tutaj... Ktoś, kto ma mniejszy poziom, możecie zabić na hita. To nie ma trochę sensu. No ale dobra, my się nie poddajemy i po prostu nawalamy dalej. Nawalamy dalej. Nie ma co się poddawać, byczki, nie? Nie ma co się poddawać. Lecimy z tym, nie? Proszę bardzo, zbieramy sobie tutaj, o, pyk, jedzenie. Już drugi poziom. Ej, w sumie to my dobiliśmy chyba do piątego poziomu albo do czwartego. Postarajmy się jak największy poziom wbić w tej grze. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Ty, dwóch naraz zabiłem. Dorian, o, Doriana teraz zabiłem. Ej, kurde, ej, dużo... Nie, nie ma tu Polaków. Ej, jestem dziesiąty, znowu jestem, słuchajcie, wy... O, 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 zabiłem. O kurde, ty, ale on miał jakiś hełm w ogóle. No i czemu tak? Chłop podchodzi mi z łopaty tutaj zdziela. Jeszcze raz, ja sobie, słuchajcie, ja tutaj muszę coś osiągnąć, nie? Ja tu muszę coś osiągnąć. O nie, ała, zjadłem ziemniaka, bardzo niedobry był. Bardzo niedobry ziemniak. Dobra, nie, nie atakujemy ludzi, nie atakujemy ludzi. Ale tutaj nie ma Polaków w ogóle, jak tam był jeden Polak, tak tutaj tych Polaków w ogóle nie widzę. O, dobra. Ej, dziwne jest to, że jak
zabijemy jakiegoś typa, to nie dostajemy żadnych, słuchajcie, tych, nie? Jak to się mówi? Punktów. Albo ja nie widzę w sumie, czy dostajemy te punkty, bo nie zwracam na to uwagi. Wydaje mi się, że powinniśmy dostawać raczej, nie? Kurde, nawet nie trafiłem. Co jest? What the fuck? To przeleciało przez niego. Bardzo niefajnie, bardzo niefajnie. Dobra. O! Pyk! Trzeci poziom, proszę państwa. Tak to się właśnie robi. O nie, tam jest ten zombiak z łopatą. Co, gościu? Co? No, jaki tu jest sens? Okej, okay, ostatnia gra, w jaką sobie zagramy, to jest Minecraft Tower Defense. Zobaczymy, o co tu chodzi. Okej, okay, budujemy sobie drogę. Aha, budujemy sobie, słuchajcie, drogę do naszego domu. Dobra. O Jezu, jak tu... Co teraz? Aha, i teraz możemy sobie tutaj kupywać te. Okej, okay, i to będzie strzelać jajkami. Rozumiem. A ja nie mogę tego zaupgrade'ować, bo nie mam jajek już. Co? Aha, i tu można wodę. Dobra, skip. Nie, no dobra, dawaj tą falę. Dawaj tą falę. My to ogarniemy. My to ogarniemy. Jezu, jak tu są głośne dźwięki. Dawaj jajka, nawalajcie. Tylko ja nie wiem, gdzie to... Gdzie są te? Gdzie są punkty pokazywane? A, bo my mamy budulec po prostu, rozumiem. Możemy sobie dać tu wodę na przykład. I co wtedy w tej wodzie? Aha, w takie zabawy. O nie, ej, bo oni przejdą. No nie gadaj. Naprawdę już to przegrałem? Dobra, czekajcie, daj mi kaktusa. Ten kaktus nic im nie robi. Co jest? Ten kaktus nic im nie zrobił. A, bo my mamy życia, dobra. To luz, to luz, to luz. Trzeba dać więcej tego, dobra, śnieżki. Teraz tutaj dajmy... O nie, dlaczego to nie strzelało? Czy to nie ma sensu? Co, ja zginę? Ja zginę. Ej, ostatnie życie mamy. Dobra, kolejna fala, zobaczmy. Idzie creeper, który nie wygląda jak creeper. Czemu to nie strzela? Czemu to nie strzela? Okej, okej. Przegraliśmy, ale ta gra była w porównaniu do tych wcześniejszych chyba najgorsza, totalnie nie skumałem, o co chodzi. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, subskrybujcie ten kanał. Jeżeli chcielibyście kolejny odcinek, na przykład ze Slitherio Minecraftowego, bo to mi się podobało. Była jedyna gra, która na serio mi się podobała i mógłbym nagrać nawet jakiś kolab z jakimś moim ziomem. Więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, więc strzelajcie łapy w górę, subskrybujcie. Widzimy się już jutro i hej.